Cześć, witam Was Energik w kolejnym inboxingu pudła pełnego barachła. Powiem Wam, że coraz ciężej mi się te inboxingi robi, bo dużo rzeczy nie mogę dostać, bądź nie mogę pod nie podjechać, a naciąłem się kilka razy, że kupując pewne rzeczy z Elixa czy z Allegro, musiałem je po prostu zwracać. Także najlepiej jednak załatwiać wszystko osobiście. A też powoli ten staw mi się kończy, więc po prostu zaczynam tutaj troszkę kombinować. No i problem jest na przykład, jeżeli coś bym chciał zamówić dla Was z Chin, no to też słuchajcie, to jest ruletka. Czasami przyjdzie w przeciągu 2 tygodni, a na niektóre rzeczy czekałem 4 miesiące. Także trochę nie za bardzo mam jakby jak przygotowywać te pudła na jakby sobie planować, bo to wszystko może się i tak rozwalić, także tak to wygląda, słuchajcie. Dobra, pudło pełne barachła. Oczywiście zaczniemy od klasycznych naklejek. Pudła pełnego barachła, proszę bardzo. Z jednej i z drugiej strony. I druga naklejeczka. Niestety firma, która produkuje monety, nie działa nadal. Bardzo mi przykro, ale niestety nie działa i dzwoniłem tam, udało mi się raz dodzwonić i powiedziała, że prawdopodobnie przed Nowym Rokiem już nie ruszą, jeżeli już to po Nowym Roku, także no zobaczymy. Dorzucam oczywiście 2 ochraniacze na futy, tym razem są one większe niż poprzednio, znaczy niż 2 pudła wcześniej, są naprawdę duże. 75 mm chyba mają średnicę? Chyba coś takiego. Wziąłem największe, jakie były, bo fajnie mieć jednak duże znaczki, duże przypinki niż mniejsze, tak wyszedłem z założenia. Dla Ciebie Galera i oczywiście Król Niczego, promujący moją nadchodzącą płytę, która raczej w tym roku już się nie pojawi, bo osoby, które są zainteresowane, to wiedzą z Patronite'a. Osoby, które nie wiedzą, tutaj powiem, że no na tą chwilę po prostu postanowiliśmy nie jeździć do studia, żeby nie kusić losu, zwłaszcza, że coraz więcej osób z mojego otoczenia, również z rodziny ma COVID-a i to wcale nie jest jakby takie hop-siup, a ja po prostu nie chcę zachorować, nie dlatego, że się boję, po prostu szkoda mi by było trochę czasu, który mógłbym poświęcić na pracę, a musiałbym leżeć w łóżku. Autentyczne story, także ja to jestem w ogóle świrem, jeżeli chodzi o pracę, to już wiadomo, już mówiłem nie raz, że raczej mam w sobie cechy jakby pracoholika, zawsze tak było. Poster Majora Coop oczywiście dla Ciebie podpisuję. Mam czarny mazak, czarnym mazakiem. A mam złoty mazak, to grę podpiszemy złotym. Oczywiście dla Ciebie poster. Niedługo będą nowe postery, to już mówię od razu. Będę robił kolejny batch, jakby tak. Będzie to jakby kolejny podobny, w podobnej wielkości, ale już wymyśliłem, że będzie to tak, że będzie można doczepić tutaj drugie. Jak zbierzesz wszystkie, to jest raczej nierealne, ale jak zbierzesz, to zrobisz taki duży plakat. Taki mam plan, tak będę chciał zrobić. Oczywiście nie może zabraknąć jakiegoś srogiego krapa dla Ciebie. Ostatnio powiem Wam w ogóle śmieszną sytuację, bo ostatnio mi się też krapy pokończyły, te, które rozdaję do pudła pełnego barachła. No i słuchajcie, stanąłem, bo tak, sklepy są pozamykane z grami, więc ich nie kupię. Giełda elektroniczna, na którą jeździłem w sobotę, też aktualnie nie działa, więc też nie miałem gdzie kupić, więc pozostało mi tylko Allegro. No ale mówię, na Allegro to pewnie będzie drogo w opór, nie? I słuchajcie, kupiłem chyba z 10 krapów różnych, każdy inny. Za wszystkie zapłaciłem chyba bez wysyłki, bo mam smarta na Allegro, 50 zł. Także mam dla Ciebie dzisiaj Beverly Hills Cop od Blast. Słuchajcie, ja dopiero, nie wiem czy to zauważyłem w krapie, ale zobaczcie jaka ta okładka jest żenująca, że samochód nawet nie ma kierowcy. To wygląda jakby to były jakieś wyścigi albo coś takiego, nie? Słuchajcie, to jest tak żenujące, że sobie po prostu aż ciężko mi sobie to wyobrazić. No oczywiście tutaj, ile dobrze pamiętam, Axel Foley był biały chyba. Nie wiem, czy dobrze kojarzę. No straszna gra, straszna. Jest pełna, zobaczcie, pudełko, instrukcja. No krab okrutny. Ogólnie mam takie jakieś czasami fazy, żeby powrócić do tych największych krapów i spróbować jeszcze raz przejść. Ale trochę powiem Wam, że teraz to mi trochę szkoda czasu na to, że zbliża się, no właściwie już jesteśmy w nowej generacji.
To raz. No i jednak poświęcam dużo czasu, żeby przygotować dla Was materiały z najnowszych gier, a nie skrapów. Podpisałem oczywiście złotym markerem, także ten krap dla Ciebie straszna rzecz. Oczywiście wszystko opakuję krapa Ci w folikę, czy też w protektor od Invisible Black. Nadal używam. Mam ich jeszcze trochę, jeszcze mi się nie skończyły, aczkolwiek wiem, że oni tam mają jakiś nowy asortyment. Muszę zobaczyć, czy mają na przykład na gry z Sega Mega Drive, bo też zamierzałem sobie kupić właśnie dom, żeby zabezpieczyć moją kolekcję Mega Drive'ów, gier z Mega Drive'a właśnie w taki protektor. Natomiast no fajne te protektory są, powiem, są fajne, tylko że jak ja bym chciał, to bym musiał robić je pod wymiar do moich na przykład big boxów, które mam aktualnie w foliach, a każdy big box jest w zasadzie inny. Taki protektor, ja na razie nie będę wkładał w ten protektor z tego względu, żeby się nie rozmazał mazak, potem oczywiście możemy to zmienić. Od łowców Chin, którzy dostarczają mi co jakiś czas jakiś staw z Chin, mam dla Ciebie w ogóle ciekawa rzecz. To jest, słuchajcie, oczyszczacz powietrza, czyli nawilżacz powietrza, który podpina się pod USB. Fajna rzecz, ja co prawda tego nie testowałem, mam dwa i chętnie bym sobie jeden zostawił, ale mówię, dobra, już jak dostałem, to dam. Są to podpinane pod USB, słuchajcie, zobaczcie, takie niewielkie nawilżacze. Tu wlewamy wodę, tu jest filtr, wkładamy sobie to, no i to jeszcze tam świeci, to świecenie to akurat tam nie wiem na co, ale ogólnie jak ktoś siedzi w pracy na przykład przy komputerze, bądź nawet w domu przy komputerze, to sobie odpala to i sobie nawilża powietrze. Fajna rzecz, żona też jak zobaczyła, o to zostaw jeden dla mnie, mówię, nie moja droga, to jest do pudła, nie mogę zostawić takiego zacnego stawu, aczkolwiek kosztuje to jakieś grosze, może kiedyś sobie nawet zamówię, bo to fajna, przydatna rzecz w sumie. Czyli dorzucam Ci od łowców Chin ten oto nawilżacz. Ode mnie dorzucam Ci zestaw do zrobienia arcade sticka, na który czekałem, uwaga, ile szło z Chin? Nie zgadniecie, 6 miesięcy. God damn it, 6 miesięcy to szło, słuchajcie. W środku jest oczywiście pełny zestaw, ja to postaram się pokazać, bo to jest ogólnie też ciekawe. Trzeba mieć taką lekką smykałkę do montażu, ale wierzcie mi, że te arcade sticki, pomimo że są z Chin, sprawdzają się znakomicie. Mój jeszcze działa do tej pory, chociaż już mam go tyle lat. Jest oczywiście joystick, jest do tego kulka odpowiednia, wszystko jest w kolorze niebieskim. Są dwa rodzaje przycisków, tutaj wyjąłem akurat dwa takie same, duże i małe, które wkładamy do arcade sticka. Zasadniczo jest tak, że te mniejsze to są te funkcyjne, te A, X, B, Y i tak dalej, i tak dalej. A te duże przyciski to start i select, czy tam, no start i select. Jest kabel do podłączenia USB i co ciekawe, to ten arcade stick działał, o ile dobrze pamiętam, na PlayStation 3, nie pamiętam czy na PlayStation 4 działał, ale chyba też działał. Jest komplet kabli do podłączenia, no i jest oczywiście płytka i ta płytka oczywiście jest tą płytką, którą ja miałem, bo ona właśnie działała z konsolami, więc nie musisz kupować arcade sticka za 1200 zł firmowego, ale możesz zbudować sobie własnego w oparciu o te wszystkie chińskie podzespoły. Ja ogólnie jestem fanem ogólnie takich budowania maszyn arcade z Raspberry Pi, z różnych innych ciekawych rzeczy, także jest to dla mnie ogólnie, no ciekawi mnie to, tak? Także też ten zestaw tutaj postawię, arcade sticka dostajesz ode mnie. No i oczywiście nie mogło zabraknąć najważniejszego elementu, dorzucam Ci konsolę Xbox. Ale nie jest to zwykły Xbox, jest to Xbox, który sam własnoręcznie zmodowałem. Mamy tutaj dysk 250 GB, na który wrzuciłem Ci mnóstwo emulatorów, poczekajcie, trochę obniżę sobie kamerę, mnóstwo emulatorów, oprogramowanie, konsola od razu odpala się w trybie NTSC, ale możesz oczywiście w każdej chwili przełączyć sobie konsolę w tryb palowski. Możesz sobie oczywiście zrzucać gry na dysk twardy. Jest tu zmieniony kolor lampki, ale to też możesz sobie dowolnie zmienić. Jeszcze parę słów na temat przeróbki. Evox M8 jest tak zwanym dwubankową przeróbką. Jeden bank jest zajęty przez system Evox, a drugi możesz sobie wrzucić dowolny system i sobie nawet wybierać, którego systemu chcesz odpalić. Bardzo, bardzo fajna rzecz.
Mówiłem już o emulatorach, że jest tam cała emulatorów, jest XBMC, wszystko jest przygotowane do grania, odpalasz. A, i wszystko sobie to. Oczywiście do tego dorzucam ci ten pad, tak? Zapomniałem, że oczywiście pad jest oryginalny. Oryginalny pad pokazuję. I słuchaj, dorzucam ci komplet kabli. I teraz tak, tu jest kabel zasilający i kabel kompozyt, który ogólnie nie zalecam, ale dorzucam ci też kabel komponent, który daje o wiele, wiele lepszy obraz, jeżeli chcesz uzyskać maksymalną jakość obrazu na oryginalnym Xboxie. No to właśnie ten kabel jest najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie. W kwestii gier niestety, no właśnie, gry niestety nie dojechały, więc nie mogę Ci dorzucić do tego Xboxa żadnych gier, aczkolwiek zobaczę, co się da wymyśleć. Może coś zgram na dysk, może coś pokombinujemy. Niemniej, Xbox naprawdę w dobrym stanie, udało mi się go troszkę tutaj też oczyścić, przygotować, także uważam, że jest to naprawdę bardzo fajny sprzęt, jestem wielkim fanem Xboxa, to już mogliście się nieraz przekonać i bardzo propsuję tą konsolę, a jeżeli jest dobra przeróbka, a w tym wypadku wydaje mi się, że Evo Xenon 8 jest jedną z najlepszych przeróbek, jakie w Xboxie mogą być aktualnie. Oczywiście tutaj są zdania podzielone, no ale no jednak Evox, ja sobie bardzo cenię Evoxa. I M8 z kolei jest też o tyle fajny, że jeżeli będziesz chciał sobie włożyć większy dysk, to też nie ma problemu, bo wcześniejsze, na przykład siódemki, obsługiwały dysk tylko do 250 GB, a tutaj już możesz włożyć sobie dowolny dysk. Także, a, no i jeszcze jedna rzecz. A nie, dobra, to już wszystko, już mówiłem. Znowu chciałem chyba o tych emulatorach powiedzieć. Dobra, to wszystko oczywiście będzie dla Ciebie specjalnie zaklejone galaktyczną plombą zajebistości. No i oczywiście pudło zostanie wysłane do Ciebie na dniach. Teraz też jest problem, kurczę, z tymi kurierami też. Także mam nadzieję, sam na przykład wczoraj miałem dostać Xboxa nowego, Series X, a niestety kurier nie dojechał i dopiero dostanę go pewnie jutro, bo nagrywam to dzisiaj, czy to dzisiaj jest 11, Święto Niepodległości, także pewnie dostanę go dopiero jutro. Dobra, to tyle. Pozdrawiam z energii, trzymajcie się, do następnego. Cześć.